To było tak, 15 sierpnia akurat pamiętam, jakby to było dzisiaj, tak jakbym teraz pamiętał to. Chociaż byłem mały, miałem 6 lat, czy 5, no 6 lat chyba, 43 rok. Była niedziela 14, a niedziele wtedy to były super. Nie tak jak dziś, nie było zakupów, ludzie byli odświętni ubrani, chodzili tylko do kościoła. Z kościoła szli się albo na łączkę się opalać, albo po prostu się zbierali na jakichś takich galeczkach i się opowiadali. I żadnej roboty, nic nie było. A przyszedł poniedziałek, samego rana, od razu słychać wybuchy. Co się dzieje? Tutaj wybuch, tam strzały z krótkiej broni automatycznej, pojedyncze strzały i pożary, dymy. A u nas getto było od Poleski, zaraz na Białostoczańskie była brama jedna, na Jurowiecki druga brama. My wychodzimy, tak każdy myśli, co się dzieje w domu. Ja, jak mały chłopiec, wtedy miałem chyba 6 lat, patrzę, że na łączce przy ulicy Poleskiej, naprzeciw Białostoczańskiej, stoi karabin maszynowy i leżą trzech Niemców. Obstawili tą bramę, gdzie to getto było. Zaraz z tyłu, za naszym domem nawet niedaleko, 100 metrów, to już płot był też, druty, getto było. I oni obstawili, żeby ktoś się stamtąd nie wydostał. No i tak to trwało, wybuchy, aż do wieczora. Z większym, mniejszym nasileniem. Jeden strzał, pojedynczy, automatyczna broń i wybuch, i pożar, tu dym, tam dym i tak. Później to się w nocy uspokoiło, w nocy jeszcze też pożary widać było, słychać. I to trwało tak no dzień, dwa i cisza, później takie wyprowadzenia pojedyncze. I starsi to zaczęli coś tam przepukiwać, mówią, o idą. No i wszyscy się skupili. Od Białostoczański to był kawałek, jakieś 200 metrów. I wtedy zaczął się tłum wychodzić z ulicy Białostoczańskiej. Szedł w kierunku, gdzie jest dzisiejsza elektrociepłownia. Tam za te torki tu na Towarowej. Najpierw szli z tłumoczkami, walizeczkami, to wszystko. Taki tłumek, no ile tak, 4 czy 5. Trudno powiedzieć. Obok szli Niemcy oczywiście z karabinami. W pewnym momencie ktoś tam mówi, o patrzcie ludzie. Oni ten rzucają. Im chyba kazali to wszystko rzucić. Jak ten tłum przeszedł, to było no, na oko, to trudno teraz powiedzieć. Ale to jak się tak było małym chłopcem, to wydawało się bardzo dużo ludzi. Ludzie ci przeszli i zostało usłane z tych tobołków taka droga. Jak oni szli od Białostoczański tak do tego tam nasypu, gdzie jest tam tu prawie gdzie jest ten dworzec fabryczny, to został się taki z walizek, z tobołków, z tych wszystkich, taka droga druga usłana, dróżka. I nie wiem, później to chyba ktoś to pozbierał, że na drugi dzień już tej drogi nie było. Tylko że na drugi dzień znowu mówię, o patrzcie, znowu idą. To mówię, dzieciaki biegli patrzeć. I tam raptem widzimy, idą w białych fartuchach, przeważnie mężczyźni. A to się okazało, że szli wszyscy lekarze z getta. W fartuchach, tak jak pracowali. I też tam szli właśnie na te, tam gdzie już reszta tam się zbierała. I to trwało też niedługo, na jakieś godzinę, dwie. I później już takie pojedyncze tylko wychodziło. A już w getcie nie było słychać strzałów, nic. Tylko jeszcze pożary były, wybuchały. Dymy jeszcze się słały takie. Oni tam stali. I taki tłum. A słychać było głosy, bo ci ludzie rozmawiali. I to tak było dzień, dwa, trzy. Przyszedł taki dzień, że deszcz lał prawie cały dzień. Oni na tym deszczu stali. Później przyszła pogoda znowu i oni jeszcze stali. Prawdopodobnie tak jak ludzie opowiadali, że stamtąd od razu ich w
wprowadzali do wagonów i wywozili z dworca fabrycznego. To taki epizod, co ja pamiętam jako mały dzieciak i tak jakbym to teraz dzisiaj widział, to jak ci w białych fartuchach szczególnie tak się uwidoczniło, jak ci szli sami lekarze, mówią ci starsi ludzie, co tam obok mnie stali, ci, oto lekarzy, wyprowadzają lekarzy. No. I ten tłum przypomina mi się tak bardzo wyraziście dziś, jak szli dużo ludzi, później te tłumoczki, walizki, to wszystko kazano zostawić i ta droga tak szła, o, usłana z tych walizek tam do tego i bez niczego już tam poszli.